teraz zdałem, uświadomiłem sprawę, że... Kolejny. Tak. Gdzie był ptak? A papuga! No rzeczywiście! I to nawet nie ustalonej tożsamości ta papuga. Chciałem coś powiedzieć, ale mnie ten ptak jakoś tak wybił z rytmu. Nie, nie, ale tak serio, całkiem serio, to sobie myślę, że przed audytorium to weźmiesz gitarę, zaśpiewasz piosenkę, czy masz dobry tekst, czy niedobry tekst, to nie zawsze jest takie istotne, biorąc pod uwagę teksty piosenek, jakie się najlepiej sprzedają. No jeżeli dla ciebie nie jest istotne, to widzimy się ostatni raz. Trudno. Ale było miło. Było miło, tak. Chodzi mi... tłumaczyć się nie będę. Chodzi mi o to, że... To taki żart. Nie, nie, że jak gdyby... Nie, nie, to... Ale, bo tam też kilka piosenek napisałem w życiu tekstów i ostatnio przed jednym z koncertów, nie wiem skąd ta pani, która zapowiadała, wygrzebała to, że ja jestem autorem piosenki Psychodelikatesy. To jest w ogóle piosenka, która z reguły była śpiewana na jakimś afterparty, czy może kilka razy publicznie wydana. I tam jest tekst tej piosenki, jest następujący. Psychodelikatesy. I tam jeszcze nie pracować się dodaje, a później każdy wkręt w trend może mieć. To leci, że tam wiesz... Możesz coś improwizować pod ten przykład? Psychodelikatesy, psychodelikatesy, nie pracować, nie pracować, nie pracować. Psychodelikatesy, psychodelikatesy, nie pracować, nie pracować. Nelson Mandela must be free. Nelson Mandela must be free. Nie pracować. Nie pracować. Psychodelikatesy. Psychodelikatesy. Nie pracować. Nie pracować. Psychodelikatesy. Psychodelikatesy. Nie pracować. Nie pracować. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. I później bym zaśpiewał psychodelikatesy i wszyscy by śpiewali psychodelikatesy. Po 10 minutach by tutaj już były tańce, pląsanie. I w zasadzie ileż to ja razy w życiu już przeżyłem coś takiego, że stałem z gitarą i śpiewałem psychodelikatesy. Treść. Jaka to jest treść? Albo na przykład kiedyś mieliśmy taki przebój też, to graliśmy nawet czasami z kapelą po 15 minut. Też w sumie chciałem być Adamem Mickiewiczem i napisałem piosenkę pod tytułem Dziady 2. I tekst tej piosenki był... Jaka improwizacja. Tekst piosenki był... Cały tekst pod tytułem Dziady 2, pod tym tytułem był następujący wierszyk. Dziady 2 w centrum spa. I tam jakiś, nie, jakiś taki tam... I 15 minut z głowy. I 15 minut z głowy masz po robocie w zasadzie. W zasadzie wymyślisz 4 dobre hasła. Widziałeś, się tu zaczęli bujać, pląsać, śpiewać tego śmego, nie? I... Czy panienka, żonce na przykład tam siedzi, to... Zaśpiewałem, zagrałem nawet tylko...
już miała maślane oczy. I chodzi mi o to, że jak sobie jesteś z gitarą i śpiewasz, albo nawet masz teksty, czy one są ważne, czy one są nieważne, czy one są o czymś, czy o niczym, jest łatwiej. A taki poeta, który musi stanąć przed mikrofonem i wygłosić tylko tekst, w zasadzie dysponuje słowem. I ja to dzisiaj poczułem, że to jest niebywałe w ogóle. Coś takiego robisz, nie? Ja zrobię coś takiego, czego nie powinienem robić. Na to właśnie wszyscy czekają. I też coś zaśpiewam. Zaśpiewam a kapela będzie siedzieć. A jest refren? Nie ma refrenu. Ale to jakby... To jest taka... Jest taka dziedzina bliska mi w pewnym sensie twórczości piosenkarskiej, która się nazywa piosenka literacka, czy nie piosenka, no taka poezja śpiewana. Poezja śpiewana. Nie wiem, czy to jeszcze jest, ale jak pisałem ten tekst, to było. Chyba jest jeszcze, nie? Jest. No. I to się charakteryzowało tak w okresie, kiedy to śledziłem bardziej, tym, że wychodzili ludzie przeważnie ubrani na czarno, w rozciągniętych jakichś swetrach i takich spódnicach, żeby nóg nie było widać, i w takich butach tych... Welurach. No, w welurach albo w takich ciężkich butach, kobitki w glanach, tak. I wyśpiewywały jakieś całkiem fajne niektóre, ale kobiety. Najbardziej przytłaczającym widokiem było to, uparło się, to środowisko się uparło na to, że wszyscy mają być na czarno ubrani. Nie wiadomo dlaczego, przecież poezja to nie jest jakby, nie musi być o śmierci, prawda? I wtedy jakby przysiadłem i stworzyłem coś takiego, co się nazywa Czarna piosenka. Spróbuję to jakoś tam za... Nie wiem, jak Grzesiu może mnie podeprze, jak złapie ten, moją melodię. Ja bym się... Tak, może na pewno. Optymalnym strojem do wykonania tej piosenki by była taka sutanna pod szyję zapinana, taka, ale bez koloratki, bez koloratki. Bez koloratki, to ja mogę udzielić czarnej peleryny. No, naprawdę, tak? Tak. Dobra. Myślałem, że mówisz o stroju gitary. To zaśpiewaj. Dobra, zarzucę tutaj tak...